Umiłowanie Chrystusie, siostry i bracia. Mam na imię Dawid. Jestem na czwartym roku seminarium. Pochodzę z parafii Sarnowo. Są to okolice Grudziądza. I takim pierwszym momentem, jednym z pierwszych, kiedy słyszałem głos mojego powołania, był okres około pierwszej komunii świętej. To znaczy, samo przygotowanie, przyjęcie Pana Jezusa po raz pierwszy raz i ten okres potem, biały tydzień, kiedy to ksiądz proboszcz zachęca małych chłopców, aby zostali nieznanymi. Ja sam wcześniej miałem różne dziecięce marzenia, chciałbym być chociażby astronomem, ale bardzo zachęciło mnie to słowo proboszcza i zostałem ministrantem. I wraz, bo przyznaję, że to bycie ministrantem było z takiego pragnienia, wielkiego pragnienia sercem, które miałem w sobie, a to pragnienie bycia ministrantem przerodziło się niedługo potem w pragnienie bycia księdzem. Jak to mały chłopiec, przyznaję się, że byłem dosyć gorliwy, może nawet gorliwszy niż teraz, bo potrafiłem 3,5 km do kościoła, nawet w deszczu jechać rowerem. Wracając ze szkoły, podśpiewywałem sobie pieśni religijne. I tak to trwało. Moje koleżanki i koledzy w szkole wiedzieli, że jestem księdzem. I to tak przez lata to pragnienie trwało w moim sercu. Do momentu gimnazjum, kiedy zaczął się ten okres młodzieńczy, i to pragnienie trochę osłabło we mnie. Zacząłem myśleć nad innymi drogami, nad tym, żeby studiować prawo, czy jeszcze jakieś inne plany miał na swoje życie. Ale to pragnienie znowu powracało. Tym razem w liceum, kiedy to miałem katechezę z zakonnikiem. I znowu to pragnienie jakby w pewnym sensie ścigało mnie. I tylko, że wtedy już miałem dylemat, czy iść do zgromadzenia, do zakonu, czy obrać drogę diecezjalną. I postanowiłem, że pójdę na rekolekcję do zakonu franciszkanów. I tam rzeczywiście był to trudny czas, na którym rozeznałem, że jednak tam nie chcę iść. I tak może trochę w lęku postanowiłem, że pójdę na studia historyczne, bo bardzo lubię historię, bardzo się wręcz pasjonuję historią i poszedłem. Tutaj w Toruniu zresztą. I bardzo dobrze wspominam ten rok w historii. Ale muszę przyznać, że mimo iż to mnie pasjonowało, fascynuje do teraz, to było takie miejsce w sercu, które nie było wypełnione. Jakby coś, co nie dawało mi do końca takiej satysfakcji, czy takiego wypełnienia właśnie, poczucia wypełnienia. I już w tym czasie studiów historycznych to zaznawałem. Między innymi służyło ku temu dni seminaryjne, czy też rekolekcje powołaniowe, na których rzeczywiście odkryłem to, że chcę iść do seminarium diecezjalnego. I wstąpiłem. Rzeczywiście ogarnęła mnie wtedy wielka radość. I tak to trwało teraz. Bardzo szybko minęły te 3 lata. Jestem teraz na 4. roku. I widzę też na przestrzeni tego czasu, który minął, że Pan Bóg też prowadził mnie przez ten czas, że to nie było tak, że byłem sam. Też miałem wiele różnych trudnych doświadczeń, które mogły mnie jakoś może odepchnąć od Pana Boga, chociażby śmierć mojej mamy. Ale cały czas, a może w wielu momentach mojego życia czułem, że Pan prowadzi, nawet jeśli nie jest łatwo. Co teraz mogę powiedzieć? Nie wiem, co będzie w przyszłości, ale wiem, że naprawdę chcę być kapłanem. I chcę być gorliwym i świętym kapłanem i służyć Bogu i Wam też. Tak. I myślę, że w tym wszystkim jest naprawdę miłość Boga. A na koniec może jeszcze dopowiem tylko, że Wasza wspólnota parafialna i nasze seminarium
Dlatego, że jeden z was, Emanuel, przyszedł do nas na seminarium. Rzeczywiście jest gonimy. Z tego się cieszymy. Dlatego bardzo was prosimy, abyście też nas ogarnęli swoją modlitwą. I Emanuela, i nas, i całe seminarium. Abyśmy mogli w gorliwości służyć Jezusowi, Chrystusowi. I za to wszystko niech będą Bogu dzięki.